Przyjaciele, chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, że od dziecka, kiedy się urodziłem, kiedy miałem kilkanaście lat, rodzice zawsze prowadzili mnie do kościoła. Zawsze myślałem o tym, że Jezus to jest kościelnictwo. Ja myślałem, że Jezus to są przykazania, że to są dobre uczynki, że tak trzeba żyć. Ja od dziecka byłem człowiekiem religijnym, byłem człowiekiem, który chciał zasłużyć sobie na niebo. Byłem człowiekiem, który nie znał prawdy. Ja chciałem dla swojego życia, aby ono się tak naprawdę skończyło, ponieważ nienawidziłem swojego życia. Mimo że na zewnątrz wyglądało, że ja mam wszystko, że ja mam dobrą edukację, że mam dobrą pracę, mam wszystko, ale moje życie wyglądało jak trup w środku. Byłem martwy w środku człowiekiem. Byłem człowiekiem przygnębionym. Byłem człowiekiem, który nie radził sobie z niczym. Byłem człowiekiem tym religijnym. Byłem tym, który krytykował innych ludzi. Ale ja usłyszałem Ewangelię. Usłyszałem o tym, że wcale niedobre moje uczynki mnie zbawią. Przeczytałem w mojej Biblii. Pewnego dnia otrzymałem Biblię od mojego znajomego. I on powiedział: Spójrz, przeczytaj w Słowie Bożym, co jest napisane o stanie twojego życia. I tam przeczytałem, że Jezus Chrystus, że On zapłacił za mnie cenę, ale także, że bez Jezusa Chrystusa ja jestem martwym człowiekiem. I dowiedziałem się o tym, że ja potrzebuję narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Ja chciałem dotknąć tego Jezusa, chciałem go poznać, chciałem zobaczyć, że On jest naprawdę realny. I ja podjąłem tą decyzję, zawołałem do Jezusa i spotkałem się z Nim osobiście. I chcę Ci powiedzieć o tym dzisiaj, chcę Ci opowiedzieć dzisiaj o tym, że każdy człowiek jest grzesznikiem, każdy człowiek, który się rodzi tutaj na ziemi, potrzebuje zbawienia, potrzebuje nowego narodzenia. To jest nowe narodzenie, przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa, przyjęcie to, co dokonało się na Kalwarii. Nie musisz być człowiekiem, nie musisz być człowiekiem, który się zmaga z depresją, nie musisz być człowiekiem, który cały czas lata po różnych sakramentach, nie musisz być tym człowiekiem, nie musisz być dręczony przez diabła, nie musisz być w depresji, możesz być wolnym człowiekiem. Gwarantuję Ci to, mówię to, świadectwo jest swojego życia, żeby ja byłem takim człowiekiem, żebym ja był takim człowiekiem jak większość ludzi w tym kraju. Myślałem, że jestem dobry, myślałem, że jestem sprawiedliwy, ale uświadomiłem sobie, że tak naprawdę jestem nikim bez Jezusa Chrystusa. I każdy człowiek, który chodzi tutaj po ziemi, jest tak naprawdę bez Jezusa, jest nikim, ale w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i Ty możesz do Niego przyjść i możesz zawołać. Nieważne, czy Ty będziesz w kościele, nieważne, czy Ty będziesz w jakimś miejscu, w lesie, czy w swoim pokoju, nieważne, gdzie będziesz, możesz dzisiaj zawołać do Jezusa. Możesz zawołać tak jak ja, kiedy ja zawołałem 10 lat temu i powiedziałem: Jezu, pomóż mi, ponieważ chodzę do kościoła, mówię różne regułki, modlę się, ale nic nie działa. Jezu, pomóż mi. I On mi pomógł. On przyszedł do mojego życia. On mnie zbawił. On jest ratunkiem dla ludzkości. Tylko w Chrystusie Jezusie jest zbawienie. Jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego i powiedz: Jezu, nie znam Ciebie, ale chcę Ciebie doświadczyć takiego, jakim Ty naprawdę jesteś. I zawołaj do Niego dzisiaj. Gwarantuję Ci, że On odpowie. Jeżeli chcesz, to wystaw nas na próbę i przyjdź do nas tutaj. Gwarantuję Ci, że położę swoją świętą rękę na Ciebie, a doświadczysz prawdziwego cudu z nieba. Doświadczysz prawdziwego spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. Jesteśmy tymi ludźmi. Jesteśmy w imieniu Jezusa tutaj na tym miejscu. I jesteśmy razem sam, jak Jezus Chrystus. Jesteśmy tym, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha. Przyjdź dzisiaj do nas. Przyjdź tutaj, jeżeli potrzebujesz realnego dotknięcia z żywym Bogiem. Jeżeli nie wiesz, kim jest Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o Nim więcej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, kim On naprawdę jest.
Jeżeli chcesz doświadczyć manifestacji Jego mocy, to przyjdź tutaj do nas, położyj swoją świętą rękę i doświadczysz mocy zmartwychwstania. Doświadczysz mocy, kim jest Jezus Chrystus. I pamiętaj jeszcze o tym, że musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Niech te słowo dźwięczą w Twoich uszach dzień i noc. Niech te słowo przeszywają Ciebie cały czas o tym, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym, realnym Bogiem. I Ty dzisiaj możesz się z Nim spotkać. I nie potrzebujesz do tego skomplikowanych rzeczy. Potrzebujesz jedynie przyjść i uwierzyć, przyjść i uwierzyć. Ja uwierzyłem i mam życie. Ja uwierzyłem i mam życie wieczne. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Jezus Chrystus jest żywy i realny. Zostawiam was z tym, przyjaciele, żebyście rozważali to, kim jest Jezus Chrystus. Żebyście rozmyślali o tym, czy naprawdę znacie tego Jezusa Chrystusa, czy może Go po prostu nie znacie. Jeżeli Go nie znasz, to po prostu przyjdź do Niego i powiedz, że po prostu chcesz go poznać. Ot tak, to nie jest w ogóle skomplikowane. Ludzie myślą, że Bóg jest jakiś skomplikowany, że Jezus Chrystus jest tylko skomplikowaną postacią, ale Jezus taki nie jest. Jezus, kiedy chodził tutaj po ziemi, On normalnie rozmawiał z ludźmi. Był normalny ludzki. Mówił o królestwie, ale był normalnie dla ludzi. Jezus nie jest skomplikowany. Jezus Chrystus jest osobą. On tam na krzyżu Golgoty poniósł cenę, abyś Ty mógł żyć. Zapraszamy Ciebie. Nazywamy się Kościół Mocy. Znajdziesz nas na stronie internetowej www.kościółmocy.pl lub na Facebooku Kościół Mocy. Zachęcam Cię, żebyś oglądał nas w niedzielę, każdą niedzielę o 10 na ulicy Dzierżyniowskiej 11. Spotykamy się, żeby wielbić naszego Boga. Zapraszamy Cię.